skomentujesz Ja słowa Nitro pierdolę. odnośnie tego, że twój format Drillcast jest pewnego rodzaju zlepkiem gówna. Nie pewnego rodzaju, tylko po prostu jest. Ja myślę, że dla ludzi, którzy nie są jego fanami, jego vlogi są zlepkiem gówna, nie? Jakby poza jakimiś tam ludźmi, którzy wyznają Nitro. Tak poza tym, no to kurwa on nie jest wybitnym influencerem. Jakby on nie jest nikim, kto jest w stanie powiedzieć, że coś jest chujowe albo niechujowe. Są influencerzy, kurwa, są Darwini. Są naprawdę ludzie na tej platformie. Nie wiem, Gonciarz swego czasu robił dobry content, kurwa. Są ludzie na YouTubie, którzy mogą mówić tak, umiemy w YouTuba, tak, robimy coś kurwa przełomowego, ale Nitro jest zwykłym influencerem. Nawet ekipa mogłaby mnie skrytykować, stary, ktokolwiek. Ale nie uważam, że Nitro wybija się na tej platformie na tyle, żeby móc kogokolwiek krytykować, nie? Nawet ty robisz więcej projektów, ale bez lizania dupy. No i nawet żadnego nie skończył. Dużo skończyłem. Ale ten. No, jakby nie, to nie rusza, bo on nie się że skończył, ale za szybko. Które argumenty nie ruszają po prostu. No. To ja mam podobny problem z seksem. Okej, tylko jak to mówisz, to nie miej łez w oczach. I teraz pytanie, mówisz, bo tak uważasz, czy mówisz, bo w sumie mamy walkę i wypadałoby być szorstkim dla kogoś? Bo mi się wydaje, że ta druga chyba, że rzeczywiście się potwierdzają tutaj słowa ludzi, że jesteś chorągiewką, bo jak do ciebie przyjechałem na Real News, no to no, mało brakowało jeszcze, byś mi buty pocałował. Nie, fajnie, że przyjechałeś. Prowadzę cię do wyjścia, pomacham ci, jak będziesz odjeżdżał. Fajnie, że jesteś taki pewny siebie. Co ma to wspomnienia? To są po prostu wspomnienia, to nie ma nic wspólnego z pewnością siebie. Ja pierdolę. Jak on siedzi? Chyba nie zrozumiał. Ale jeszcze głupszym językiem nie potrafię. I głową, że nie. Naprawdę zaniżam, nie? Ale się kurwa stary, wiesz? Wykorzystam to jeszcze w swoim czasie. Box albo wyraz twarzy, ale jakby co? Dostaniesz odpowiedź, kurwa, w swoim czasie. Dobrze. Nie muszę na to odpowiadać. No. Nie musi na to odpowiadać. Znaczy, kurwa, fajnie by było, jakbyś wiesz. Znaczy, ja ci powiem szczerze, nie? Tak jakby już kurwa obserwując stanowisko. Nie mogę go schować, stary. Nie uważasz, że stary powinieneś, nie wiem, znaczy, bo to też chujowo brzmi ze strony włodarza, bo wiadomo, no, że ludzie mogą pomyśleć, że Boxerowi zależy, żeby oni zaognili sytuację, bo pewnie zależy mu na tym, żeby jak najwięcej sprzedać i jak najwięcej zarobić, ale kurwa, no oczywiście, że tak, ale poza tym. Ale poza tym, stary, jestem też koneserem, kurwa, jakby sztuki ognia, napierdalania. Sztuki ognia, no. No to ci mówię, kurwa, jakby nie mam sensu się podkładać tutaj słownie. Jakby to, co on teraz robi, jakby to są jakieś emocje, które sobie tam się sobie kumulują. Dzięki temu, że mnie teraz powyzywa i tak dalej. Mam jeszcze większą motywację do treningu. On się zachowuje jak introwerty, którego w szkole popychałeś. Jeszcze lepsze low kicki będą. Kurwa, on boksa źle wypadł, naprawdę. I tyle. Jakby nie widzę sensu. Jak ty zamierzasz jeszcze te ciężko trenować? W tydzień walki? Nie, no ostatni tydzień będzie schodzeniem z obciążeń, jutro jeszcze mam dwa treningi. Wspaniale. Czy wiesz, bo tutaj mówisz, że nie ma sensu. Ale wiesz, on wychodzi na idiotę, nie? I nawet powiedzmy potencjalnie, jakby wygrał. Ty wychodzisz na idiotę. To wiesz, to on jest idiotą ze zwycięstwem. To nadal nie kasuje tego, że w tym momencie wychodzi na idiotę. Wiesz, chodzi mi przede wszystkim o to, że no przed siedząc tutaj, nie? No. Na tym face to face, w momencie, gdy na przykład Nitro przywołał wspomnienia gdzieś tam z Realcastu, nie? Że przyjechał, że ty go tam gdzieś... Kurwa stary, ale on mi mówi o lizaniu dupy. Jakby komu on nie lizał dupy, kurwa? To jest człowiek, których jednych wyzywał, później z nimi nagrywał, jakby... Kurwa, ludzie mówią, że ja jestem chorągiem. Ale kto? No ty. No ale to, no jakiś przykład. No kurwa, nie wiem, Natsu, cokolwiek, stary. Tylko, teammate. Że to Natsu do mnie napisała. Tak? No oczywiście, że tak. To oni mnie zaprosili do Team X. Gratuluję, masz kolegów. A tu nie chodzi o to, jak ja masz pierdolę kolegów, tylko kurwa, mówisz jedną rzecz, która jest niedorzeczna, w związku z tym, jaka jest prawda. Tego akurat nie widziałem. O w każdym kurwa, razie, stary, o Jezu! Ja nie mogę kurwa z nim siedzieć, tak naprawdę. Ty się powinieneś do tych amebowców zapisać razem z ostatnio Gimper o tym. Twój tata internetowy tam na odcinku wspominał. Też masz wielu starych internetowych. Są ludzie, kurwa, którzy też cię stworzyli. Jakby każdy z kogoś pochodzi. Nie ma influencera, który nie miał ziomków i nie miał, kurwa, znajomości. No to kto mnie stworzył? No nie wiem, trzymaj się z całym pompa teamem. Ja nie śledziłem tych teamspeaków. No zacznijmy od tego, że jedną rzeczą jest, jak ktoś ma pół bańki i zaczyna nagrywać z kimś, kto nie ma nic
i ta osoba rośnie, a inną rzeczą jest, jak ale i samą, kurwa, jak w tym momencie ty pierdolisz farmazony, bo ja nagrywałem, kiedy Nymfa czy ja, zaczęliśmy w tym samym momencie i każdy nie miał nic i po prostu urośliśmy jako ekipa, więc jest to tak naprawdę zasługa wszystkich i nikogo, a inną rzeczą jest, jak byłeś pupilkiem hajsowników, jakkolwiek to brzmi w 2022. Stary, kiedy ja wrzucałem coś na hajsowników, to miałem już 10 kołasobów i sobie to grzecznie rosło. Więc kurwa, nie mów mi, że się wziąłem z niczego. Jakby prędzej czy później i tak bym się wybił. To, że jesteś ignorantem i tego nie wiesz, no to chuj ci w dupę, no trudno. Wkurwił się, bocanek. Urzekła mnie twoja argumentacja. Git. Ja bym na twoim miejscu się przebadał na Alzheimera. Może coś tam. Wolę mieć Alzheimera, niż być mitomanem, nie? Okej. Okay. Czemu mitomanem? Myślę, że każdy wie. No, widzisz, to taka jest rozmowa z nim właśnie. To jest taka rozmowa. Nie pamięta, co chciał powiedzieć. Ja to nie śledzę na tyle, żeby to wiedzieć, nie? Ale jakby to, co on wygrywa... Ja pierdolę! To pokój, ten argument używasz! To oglądasz czy nie oglądasz? Znaczy, kurwa, mówisz, że jesteś mistrzem świata i tak dalej, jakby to jest twój styl, nie? Jak ja sobie powiem, że jestem najlepszym kickboxerem w Europie, to nie znaczy, że rzeczywiście tak myślę. No jesteś, kurwa, masz styl kreacji bycia mitomanem. I tyle. Jakby mnie to wkurwia osobiście. Są ludzie, którzy to lubią. I bardzo dobrze. Bo on 10 minut temu mówił, że on nie ogląda, że on nie wie, co się tam dzieje. Nie, no czasami wejdę, nie? Czasami wejdę. Nie, naprawdę, jebane... pamięć, nie? Pamięć. Pamięć jest do wymiany. Ty dużo chyba ziółka tam popalałeś, nie? Mam kilku kolegów, dokładnie jeden do jeden. Nie wiedzą, co się dzieje dookoła nich. No. Spalony mózg to jest, no. Przepalone styki. To akurat ci współczuję trochę. Ja pierdolę. Ty jak mu lata! Jak mu lata tutaj! Ty, on zaraz się popłacze! Patrz, o kurwa! Ty drżysz cały. Zrelaksuj się, wiem. Takie ćwiczenia. Może odbierzmy to. Halo? Ej, ja tu widzę analogię do mojej rozmowy z hejterem. Hejter też cały drżał, jak z nim rozmawiałem, też się wkurwił, latał jak Zak. I tutaj jest dokładnie analogiczna sytuacja. I teraz pytanie jest, czy ja i Sergiusz jesteśmy tak wkurwiający, czy o co to chodzi? O co w tym chodzi? Siemanku, jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie? Michał z Jarocina. Cześć. Pytanko? Pytanko mam do Nitro. Dlaczego jest taki kozak necia pizda w świecie? A znasz mnie z życia realnego, czy ten? No jeszcze raz możesz powtórzyć? Znaczy nie, bo ja ci zadałem pytanie, ale najprawdopodobniej no to... nie byłeś już przygotowany na ripostę. No nie jestem, ale udowodniłeś z tym fanem, jak zobaczyłeś Majewskiego, nie? Co? No spojrzałeś na... bo tam pierdoliłeś na Majewskiego kiedyś i tam... Ty podeślij mu ten poradnik odnośnie charyzmy. No właśnie o to chodzi, właśnie. Powiem ci tak, zanim następnym razem zadzwonisz się spierdolić do dobrych ludzi, to pójdź do logopedy, no. Bo pod ten numer się nie dzwoni, jak chcesz beatboxować. No, no właśnie, jesteś taki nitro, właśnie, w necie, nie? Dwa razy w necie powtórzyłeś, troszkę się zająkałeś, byku, no. Ja ci powiem tak, ogólnie są takie ćwiczenia na oddech, jak masz długi wdech i krótki wydech, to się uspokoisz. Zrób to sobie 3 razy i spróbuj jeszcze raz coś do mnie powiedzieć, bo się za bardzo stresowałeś. Stres ci nie służy. No ale dlaczego tego nie odpowiesz? Nie wiem, byku, no masz rację, no tyle, nie chcę cię już poniżać, nie ten, zdrówka i szczęścia. No powodzenia. Bardzo niemiły do niego byłeś. No, kurwa, zadzwonisz do mnie spierdolić, a nie miał na tyle jeszcze w sobie charyzmy, elokwencji i braku poczucia stresu, żebym nie zmienił, no. Poza!